şey powiedzieć o tym, rzucić wam takie poselstwo. Które dla mnie stało się takim stałym pionem w życiu. Ja się w ogóle nie mam do czego odnieść, na przykład jest naprawdę trudno i wszystko się chwieje, to się do tego odnoszę, co wam będę dzisiaj głosił. Zawsze to jest mój pion w życiu. W 2 Koryntian 5:20 jest taki tekst, który mówi tak: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Wiesz, jak życie się zaczyna wkurzać na ciebie i zaczyna być pod górkę, to bardzo fajnie jest zwrócić swój wzrok nie w to miejsce, które się nazywa miejscem ratunku, czyli ratunku pomocy. Boże, życie mnie gniecie. Tylko dobrze jest zwrócić wzrok w miejsce, które określa w ogóle realny powód twojego funkcjonowania tutaj. Po co ja tu jestem? W ogóle po co ja tu jestem na tej ziemi? Ano po to, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. I widzisz, to jest Boży plan. To jest Boża koncepcja. To nie jest coś, co jest jakby przy okazji. Ja chcę dzisiaj o tym mówić, co jest naprawdę realnym powodem naszego funkcjonowania tutaj na ziemi. Wczoraj sobie oglądaliśmy ładny film, już go widzieliśmy, Zapowiedź. Może niektórzy z was go oglądali. Bardzo fajny film, Zapowiedź. Z Nicolasem Cage'em. W latach 50. w pewnej szkole dzieci zapisują, znaczy rysują i zapisują swoje jakby wyobrażenia przyszłości. Wszyscy to wkładają w taką kapsułę. Tą kapsułę zamurowują pod drzwiami szkoły z taką koncepcją, że za 50 lat kolejni uczniowie tej szkoły, konia kadra, wyciągnie to. No i zobaczy, jakie tam mieli wizje. I tam jest dziewczynka jedna, która wypisuje cyfry. Cyfry za cyframi i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że absolutnie niezrozumiana przez nikogo, okazuje się, że jest prorokiem. I prorokuje o przyszłości. Mówi o przyszłości. Natomiast ten film zawiera w sobie element końca świata. Tak fajnie wczoraj siedzieliśmy, sobie patrzyliśmy. Sara tak leżała też z nami, bo Sara go nie oglądała wcześniej. I tam jest taki motyw, jak w ogóle świat jest palony. I wiecie, to jest rzecz nieunikniona. Rozumiecie mnie? To nieunikniona rzecz. Są takie ruchy chrześcijańskie, które mówią, że Bóg ma jakiś jeszcze inny plan dodatkowy i że trzeba zadbać na przykład o tą ziemię, czy teraz powinniśmy o ziemię dbać. Ja nie mówię, żeby tam nie dbać o ziemię. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że tam, gdzie mieszkam, to lubię mieć porządek. Ale ja nie jestem fanatykiem ziemi. I dobrze, żebyś ty nie był fanatykiem ziemi. Dlaczego? Bo to wszystko spłonie. I to jest ostateczny werdykt. Ogień to pochłonie. Ogień. Zjara się wszystko. No więc co my tu robimy? No my tu nie jesteśmy po to, żeby to uratować i na pewno nie po to, żeby sobie super życie poukładać. Bo tak też nie jest. To są wszystko rzeczy przy okazji.
rozumiecie? Przy okazji. Przy okazji. Musimy, jak w ogóle będziesz przeformatowany, to zobaczysz, że to w ogóle inaczej się żyje. To nie oznacza, że przy okazji to jest nieważne, bo to jest wielki błąd myślowy. Przy okazji jest ważne, ale nie główne. Jak się życie sypie, ok, to ja zwracam uwagę na to, co jest istotne. Po co, Artur, tutaj jesteś? Odpowiedź jest prosta. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Wiesz, jak ja sobie powtórzę 10 razy, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję, to ja szybko zgięte kolana zaczynam prostować. Ja mówię, aha, Panie Boże, to ja nie mogę tutaj klęczeć. Ja nie mogę być w tym stanie rozpadu. Ja nie mogę leżeć i kwiczeć nad tym, że jest mi trudno. Dlaczego? Bo ja w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Ostatnio się modlę, a Bóg mówi daj tak, zapytaj ludzi kiedyś, a nieważne czy osobiście, czy w artykule, to nie jest istotne. Co jest ważniejsze, ja czy Kościół? Oczywiście obudziła się we mnie religia. Pierwszy myśli, mówię, Panie, jesteś Ty, a potem Kościół. Ja nie wiem czasami, jak na takie odpowiedzi reaguje niebo. Przypuszczam, że śmiechem. Za chwilę zorientowałem się, że nie ma czegoś takiego, jak Bóg czy Kościół. Nie ma. W ogóle nie ma innego Boga niż Kościół na ziemi. Inny Bóg nie istnieje. Smutna to jest prawda, przyjaciele. No może smutna. Jakbyś taka trudna. Każdy z nas przyjął Jezusa dlatego, że jakiś Kościół gdzieś tam to załatwił. Wiecie czy nie wiecie? Nie wiesz. Kto ci to załatwił w niebie, może się dowiesz, może ja się dowiem, nie wiem. Nam się wydaje, że doszliśmy sobie w ogóle i raptem przyjęliśmy Ewangelię. No niestety, ja się już dawno dałem rozczarować z tego miejsca i zrozumiałem, że to nie tak. Że gdzieś ktoś stawał w modlitwie, żeby demoniczne łuski spadły z moich oczu. Gdzieś ktoś, może w innym kraju. Może w innym czasie. Rozumiesz? Gdzieś jakiś kościół walczył o mnie. Pamiętam, jak zabiłem człowieka w 1990 roku. Była taka grupa ludzi wierzących, którzy mieli w Nasielsku zbór swój. Stary protestancki zbór. I mnie już aresztowano. To była niedziela. A oni przechodzili koło tego miejsca i szli do siebie na nabożeństwo. I oni wtedy tam się zatrzymali. To była taka rodzina, oni ze wsi byli, takiej pod Nasielskiem. Taka rodzina i zatrzymali się tam. Popatrzyli, zapytali, co tu się stało. Ktoś powiedział, no tutaj pewien człowiek zabił drugiego człowieka. Oni popatrzyli, poszli do siebie na nabożeństwo. Podnieśli ręce do góry i modlili się o tego mordercę, który zabił tego człowieka, żeby przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I modlili się, Ojcze, niech łuski spadną z Jego oczu. I wiecie, jak ja się nawróciłem, wróciłem do mojego miasta i zrobiłem pierwszą ewangelizację w tym mieście. Wynająłem restaurację, zrobiłem reklamę. Wziąłem sobie gitarzystę i zrobiłem ewangelizację w knajpie. To przyszła ta rodzina. Ustali tam. I powiedzieli do mnie, modliliśmy się o Ciebie. Przyjedź do nas do kościoła i złóż świadectwo o tym, jak się nawróciłeś. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma różnicy Bóg i Kościół. Bóg się nie wyraża na ziemi inaczej niż przez Kościół. W ogóle. W ogóle. O, rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz. Religia ci będzie tłukła coś innego. Jest Bóg, potem Kościół. Nie ma Bóg i Kościół. Takich rzeczy nie ma. W miejsce, to słowo w miejsce, to jest słowo określające, że w taki sam sposób,
w takiej samej formie, za pomocą tych samych metod i będąc posłanym przez tą samą grupę czy też organizację. To znaczy w miejsce. To nie znaczy, że obok, czy że w zastępstwie. Nie. To jest w ogóle taka pewnego rodzaju podwójna formuła. On powiedział tak. Kiedy w moim imieniu będziecie o coś prosić Ojca, to da wam. A z drugiej strony powiedział, w moje miejsce będziecie tutaj poselstwo sprawować. Rozumiesz? Jesteś tutaj na ziemi w miejsce Chrystusa. Rozumiecie, o co chodzi? Chrześcijaństwo to jest kontynuacja dzieła Chrystusa. Kontynuacja. To się nie to, że się skończyło. Numer wstał z martwych, posłał Świętego Ducha i powstała grupa ludzi pod tytułem Kościół i teraz oni nie mają co robić w niedzielę, tylko przychodzą, proszę Ciebie, i oni się modlą. Nie. Był jeden Chrystus, teraz są miliony, które chodzą po ziemi. Rozumiecie? To jest ekspansja. To jest ekspansja. Jak ja na przykład słyszę te chore teksty pod tytułem kiedyś to była moc, kiedyś pierwszy Kościół, albo jak Jezus chodził po ziemi, to była moc, ja mówię sroc. Mówię, to była jedna, to był 1% tego, co jest dziś. Rozumiecie? W Biblii mamy ze 4 notatki o wskrzeszeniach. Może 5, ze 4, więcej nie ma. Tak? Dzisiaj codziennie Kościół wskrzesza z martwych. Rozumiecie? Codziennie. Codziennie. Przy Jezusie zostało na końcu 120 osób. Ok? Dzisiaj są miliony ludzi. Wiecie, dlaczego tak jest? Bo Kościół działa. Bo Kościół się modli. Bo Kościół w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Rozumiecie, o co chodzi? Dlatego on takie teksty rzucał. Komu grzechy odpuścicie, będą odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą zatrzymane. To jest dziwne dla was. Ty. Ty, co to w ogóle jest? Jaka to jest odpowiedzialność? I to mnie pionuje. Każdego dnia, że jak przychodzi diabeł i mówi, Artur, rozmęłaj się. Co ci zależy? Rozmęłeś. Pomyśl przez chwilę, jak ci trudno. Pomyśl, jak ci słabo w życiu. Pomyśl, jak w ogóle jest pod górkiem. Rozumiesz? Jak ci przyjdzie do głowy, że jest pod górkiem, to sobie wyobraź, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Twoje życie ma drugie imię pod górkiem. Takie drugie imię pod górkiem. Kiedyś miał Chrystusa na ziemi, teraz ma Ciebie i mnie. Tu na ziemi. List do Rzymian 1:5. Otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Łaskę i apostolstwo. Dzisiaj bardzo dużo się mówi o łasce, nie za dużo o apostolstwie. Ale ten werset łączy te dwie rzeczy w jedną brylę. Otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. Po co otrzymaliśmy łaskę, czyli niezasłużoną przychylność Boga i Bożą zdolność w nas? Po co? Aby zrealizować co? Posłannictwo. Apostolstwo to jest posłannictwo. Zostałeś zbawiony, wypełniony Duchem Świętym. Rozumiesz? Otrzymałeś moc Boga po to, aby iść i wpływać na wszystko i wszystkich. Tylko w takim celu tutaj jesteś. Nie masz tu więcej nic do roboty. Przy tym wszystkim bądź szczęśliwy, bogać się, miej żonę, męża, dzieci. Rozumiesz, o co chodzi? Super. Jeździ, proszę Ciebie, Rolls Royce'em, miej dom, nie ma żadnego kłopotu. Ale
Kiedy wstaniesz z rana i spojrzysz w lustro, to musisz zrozumieć, że jesteś na ziemi po to, bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz, a nie po to, żebyś przeżył kolejny dzień. Nie żyjesz po to, żeby przeżyć kolejny dzień. Nie żyjesz po to, żeby być szczęśliwym. Nie żyjesz po to, żeby mieć relacje. Nie żyjesz po to, żeby być dobrym mężem czy ojcem. Nie żyjesz po to, żeby być dobrą matką czy żoną. Żyjesz po to, tak, aby przywieść do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Po to tu jesteś. Bo o tym mówi Słowo. Są rzeczy w Biblii, które są grzbietem. Są rzeczy poboczne i są zewnętrzne. Chrześcijaństwo wielokrotnie kotłuje się przy rzeczach zewnętrznych. Rozumiesz? Czasem przy pobocznych. Ale rzadko chcą sięgnąć w grzbiet. List do Rzymian 6:22. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbie Bogu, mamy pożytek z poświęcenia, a za żel życie wieczne. Wyzwoleni z grzechu znowu łączy się, tak, z kolejnym elementem. Dlaczego wyzwoleni z grzechu? Aby automatycznie, podkreślam słowo automatycznie, zostać wprowadzonymi w służbę Bogu. W Kościele nie ma ludzi bezrobotnych. Ludzie często mówią, co ja mam robić? Jaka jest moja wizja? Ja mówię, człowieku, zacznij tym rysowanie tej wizji od takiego punktu. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Może w ogóle uklęknij, powiedz, Panie Boże, chcę przyprowadzać jednego człowieka do Ciebie, nie tak jak tamten dziennie, tylko na tydzień. Jednego tygodniowo. Jednego tygodniowo. Więc Duchu Święty, pomóż mi, abym raz w tygodniu modlił się jakiegoś chorego. Duchu Święty, oprowadź mnie do jednego zdemonizowanego tygodniowo. Chcę mieć kontakt z jednym psycholem w tygodniu, który będzie chciał posłuchać tego, co mówię. No nie wiem, czy tak się chcą ludzie modlić. Ludzie myślą, że ta modlitwa zachowa nas od ludzi przewrotnych i złych. Bo to jest związane z tym, że wytycza się taki w duchu, taki kanał i tym kanałem się tak idzie i tu cię nic nie dotyka. Tu nie rozumie. Ludzie, spróbujcie zrozumieć bardzo ważną kwestię. My mamy potężny arsenał Boży, żeby diabeł nie mógł nam nic zrobić. Ale to nie oznacza, że my z drugiej strony nie jesteśmy ludźmi, którzy chcą iść na jego teren i wyrywać stamtąd ludzi. Te sformułowanie zachowaj mnie od ludzi przewrotnych i złych, to można tego dodać na terenie wroga. Rozumiesz? Tu chodzi o to, to jest troszeczkę podobne do tego, jakbyś się pomodlił, Panie Boże, zachowaj mnie od wybuchu miny i wskaż mi pole minowe, na które mam wejść. To się tak modli. To jest to! A nie na zasadach takich, Panie Boże, niech żadne pole minowe mi się nie przydarzy. Ty masz wybrać pójście na pole minowe. I wtedy w wierze zacząć iść w ten sposób, aby żadna mina ci nic nie urwała. I to jest możliwe. To jest możliwe, aby po tym piekielnym świecie chodzić i nie być dotkniętym przez ten świat. To jest możliwe, żeby wchodzić na tereny piekła i nie być zbrukanym przez piekło. To jest możliwe. A nie, żeby żyć tak, aby przypadkiem tego nie dotknąć. Rozumiesz? My nie modlimy się, żeby nie wpaść do szamba. My modlimy się, aby sprawnie pływać w szambie. To jest wielka różnica. Rozumiesz? My nie modlimy się, żeby mieć czyste nogi.
Bo my mamy Jezusa, który się zajmuje myciem naszych nóg. Rozumiesz? Ja bez żadnych problemów podaję Jezusowi nogi. Żaden problem dla mnie. Mnie nie trzeba prosić, żeby mi nogi umyć. Rozumiesz? Jestem pierwszy, co wyciągam. Dlaczego? Bo ja wiem, że ja brudzę nogi. Dlaczego ja wiem, że ja brudzę nogi? Bo ja wybrałem takie życie. Ja wybrałem takie życie sobie. To jest mój wybór. Rozumiesz? Bo ja w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Ja mam być zdrowy. Ja mam być bogaty. Ja mam mieć dobre relacje. Ja mam mieć wspaniałe małżeństwo. Ja mam być dobrym ojcem. Rozumiesz? Ja mam dobrze wyglądać, ja mam żyć 120 lat na ziemi, ja mam być wesoły, rozumiesz? Ale ja mam to wszystko przy tym głównym czpieniu, ponieważ główny czpień mówi tak, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz, Arno. Została ci dana łaska i apostolstwo, Arno. Rozumiesz? Zostałeś, Artur, wyzwolony od grzechu i wprowadzony w służbę Bogu. I tutaj jest napisane, że kiedy ty to pojmujesz, to masz pożytek z poświęcenia, a za cel życie wieczne. Czyli tutaj nie ma już dyskusji o tym, tak? Czy w ogóle nie wiem, o co mi chodzi w życiu. Albo na przykład, i co ja z tego mam? Ja mam pożytek. Ja widzę cel. Rozumiesz? Kiedyś jeździliśmy, przeprowadzaliśmy zagadkę ludzi do Jezusa. Robiliśmy wezwanie. Wychodziło 10, 15, 20, 30 osób różnie. Różnie. Głosiliśmy od ulic, gdzie byliśmy tylko we dwoje. Kiedyś mi się zdarzyło ogłosić na spotkanie, gdzie było 5 tysięcy ludzi w Krakowie. Miałem taki przywilej głoszenia takiej ilości ludzi. Było różnie. Ale dzisiaj, kiedy poszedłem krok dalej, zacząłem wychowywać ludzi, kształtować ich, to dzisiaj ci ludzie wykonują 100 razy tyle pracy, co ja. Kiedyś umiałem policzyć. Dzisiaj już nie umiem policzyć. Kiedyś mówiłem, ile osób przyprowadziłem do Jezusa, raportowałem ludziom, którzy byli związani z moją służbą finansującą. Dzisiaj nie umiem. Wiecie, czemu dzisiaj nie umiem? Bo to się wypchnęło spod kontroli. Bo dzisiaj zajmuję się kształtowaniem ludzi, którzy w moje miejsce poselstwo sprawują. Ja już w ogóle nie wiem, co tam się dzieje. To się rozprzestrzeniło. Tak samo zrobił on. On to zrobił. Chodził po Izraelu. Gromadził ludzi. Głosił Ewangelię. Uzdrawiał. Robił to na miarę swoich możliwości. Ale potem do nich powiedział: poślę wam swojego ducha. Mój duch was wypełni. I będziecie mogli robić rzeczy większe niż ja. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Ekspansja. Mnie się chce rzygać, jak ja słyszę w ogóle chrześcijan, którzy mówią w ogóle, że Pan coś tam robi. Teraz taki artykuł, ten masz życie sam w sobie. Sam w sobie. Rozumiesz? Trzeba rzucić do kosza wszystkie modlitwy, które w ogóle angażują Boga. Panie, zrób to. Panie, zrób tamto. Rozumiesz? Ja mogę tylko zaangażować Boga w ten sposób właśnie. Panie, udrożnij mi drogę. Pójdę jak przecinak, jak walec drogowy. W ogóle nadaj mi rozpęd. Nadaj mi rozpęd. Weź mnie jak kulę i rzuć mną. To jest myślenie człowieka, który rozumie, że ma życie sam w sobie. Rozumiesz? Który wie, że do czegokolwiek się dotknie tym pazurkiem, to przyniesie efekt Chrystusowy. Musisz wierzyć w takie rzeczy. Wyzwolenie od grzechu równa się wejście w służbę.
rozumiesz? Nie oczekiwanie. Królestwo Boże to ludzie służby. Wszyscy. Rozumiecie? Przygotowanie to jest krótki okres czasu. Okej? I do roboty. Wszyscy. Bo wszyscy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Różni w różnych systemach. Różni w różnych obdarowaniach. Różni w różnych miejscach. Ale wszyscy. Wszyscy. Wszyscy musimy przyprawiać piekło mdłości. Wszyscy. Rozumiecie? Wszyscy. Jeden w jeden. I to jest niesamowicie fajna sprawa, bo myśląc w ten sposób naprawdę uniknie się takiego rozwalenia życiowego. O, coś mi się tam nie dzieje, coś mi tam się nie udaje, coś mi się tak nie wyszło. Co ci nie wyszło? Co ci w życiu nie wychodzi? No jakiś jestem. Ja mówię, ale jak? No weź się określ, jaki ty jesteś. Co mówi słowo o tobie? Kto ty jesteś? Jakie ty masz imię? Jaką ty masz funkcję? Z jakiego ty rodu pochodzisz? Kto za ciebie umarł? Czyja krew płynie w twoich żyłach? Jak ty patrzysz na siebie? Przez co? Przez tak się czujesz? Bo ci zastrzyk zrobię z czego chcesz, będziesz się lepiej czuł. Nie patrzysz na swoje życie inaczej niż mówi Bóg. Jak Bóg powiedział, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. To wiesz co się mówi? Yes, sir. Yes, sir. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. W miejsce Chrystusa. Nie ma wtedy pytań, ile mam pieniędzy dawać na królestwo. Rozumiesz? Tylko są pytania, ile mam sobie zostawić. Nie ma pytań, ile mam czasu zaangażować w królestwo. Tylko są modlitwy pod tytułem, Panie, ja potrzebuję się dobrze wyspać i dobrze zjeść. Po co? Bo ja idę biec. Moje życie jest biegiem. Moje życie to bieg. Dlaczego? Bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. W biegu zakładam rodzinę, w biegu wychowuję dzieci, w biegu zakładam biznes, rozumiesz? W biegu staję się milionerem. W biegu. Nie za specjalnie jestem do tego wszystkiego przywiązany, wiedząc, że i tak to wszystko zeżre obie. Rozumiesz, o co chodzi? Korzystam, ile wlezie, mając cały czas przed oczyma prostą rzecz. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. To tak działa. Celem naszego życia jest wieczność, ludzie. Za cel życie wieczne. Za cel życie wieczne. Celem naszego życia jest wieczność, nie teraźniejszość. W teraźniejszości mamy po prostu tutaj normalnie sobie szczęśliwie chapać. Nachapać się różnych rzeczy. Wiesz. I jest okej. Okay. Głosimy prosperity i do końca życia będziemy głosili prosperity. Tylko ludzie to nie wiedzą dokładnie, o co chodzi w prosperity. Prosperity posiada czpień. Ludzie prosperity to ludzie rozumiejący, po co tu są, kim oni są, rozumiecie? I w związku z tym, co mogą. To są ludzie prosperity. To są ludzie ruchu wiary. Pierwszy z Piotra 1,9 mówi, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Cel wiary, zbawienie dusz. Dlaczego się najpierw robi porządek ze sobą? Bo co się robi, zbawia się co? Duszę swoją, tak? Ludzie mówią, czemu ty robisz terapię? Bo to tak jest napisane. Osiągając cel wiary, zbawienie psychiki. Zbawiam psychiki ludzi. Pomaga mi w tym. Pokazuje, jak się krzyż stosuje do osobistego życia psychiki. A następnie, tak?
uzdalniał tych ludzi, aby szli, tak? I wyciągali z kanałów innych ludzi. Celem wiary nie jest podnoszenie standardu własnego życia. Przez wiarę podnosimy standard życia. Ale to nie jest cel wiary. Podnosimy standard dlatego, żeby być lepszymi, skuteczniejszymi, większymi, potężniejszymi. Rozumiecie, o co chodzi? Jak będziesz zarabiał 1500 zł, to będziesz mniej skuteczny, niż jak będziesz zarabiał 10 tysięcy złotych. Będziesz mniej skuteczny, jak będziesz miał 1500, niż jak będziesz miał 10 tysięcy. Mniej skuteczny. Dlaczego masz mieć 10 tysięcy? Żeby być bardziej skuteczny. A nie, żeby być bardziej zaspokojonym. Bo zaspokojonym to ty musisz być, jak masz 1500. Jak masz 1500, to musisz być zaspokojony, wyrównany wewnętrznie, spokojny w umyśle. Wiesz dlaczego? Bo Chrystus umarł za ciebie. I teraz tak, z tego miejsca ty masz iść po 10 tysięcy, po 20 tysięcy w górę. Dlaczego? Żeby być bardziej skutecznym. Skutecznym. Rozumiesz? Żeby być większym, żeby cię słuchało więcej ludzi. Żebyś miał większy wpływ. Chcę, żebyście zrozumieli, jak to działa wszystko. Szczęście będzie przy tym normalną sprawą. Rozumiesz? To normalna sprawa będzie. Bo jak będziesz wydawał pieniądze na to, żebyś mieć większy wpływ, tak? To przy okazji będziesz jadł lepsze jedzenie, mieszkał w lepszym domu, jeździł lepszym samochodem, chodził w lepszych ciuchach. To jest prosta konstrukcja gwoździa. Bo wszystko rozwija się według swojego gatunku. Ale to jest przy boku. Twoje oczy nigdy na to nie spojrzą w taką. To cię nie ruszy. Dlaczego? Bo ty wiesz, po co tu jesteś. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Najpierw w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Najpierw. W domu, poza domem, wszędzie. Wiecie, ile by odeszło fałszywych widzeń, objawień, wizji, jak ludzie by rozumieli tą rzecz? Wiecie, że nakierowanie swoich oczu na cel w ogóle zmienia rzeczywistość wokół? Rzeczywistość się zmienia. Jak ty nakierujesz oczy na cel. Jak ja w ogóle cię wiem, kim ja jestem, jak ja wiem, co ja z tobą prezentuję, rozumiesz, o co chodzi? To ja mogę lecieć po całości. Nie mam skrupułów, żeby być coraz lepszym, większym, wspanialszym. Bo wiem, co ja tu robię. Wiem, kim ja jestem. Główny cel rozwoju naszej wiary to jest szerzenie zbawienia. Mamy szerzyć zbawienie wszelkimi możliwymi sposobami. Ty to całe twoje życie, tożsamość, uwarunkowania, zdolności, obdarowania, własność, plany, przeżycia. To jesteś cały ty. I to wszystko musi być ukierunkowane na szerzenie Królestwa Bożego. Wszystko, co przeżywasz. Dzisiaj musisz zebrać do kupy wszystko, co masz i powiedzieć: Boże, ja będę tym szerzył Królestwo, każdym moim doświadczeniem. W ogóle każdą rzeczą. Moim wykształceniem. Moimi majątnościami, moimi zdolnościami, moją kreatywnością, darami, które mi dałeś. Coś wam przeczytam. Druga Mojżeszowa, 35 rozdział. Druga Mojżeszowa, 35 rozdział. Od wersetu 30 do 35. I rzekł Mojżesz do synów izraelskich: oto Pan powołał imiennie Bezalala, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy, i napełnił go Duchem Bożym.
mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zdolnością rzemioślną, pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni, do oprawy w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. Dał mu też zdolność nauczania jemu i Ochalibowi, synowi Achismacha z plemienia Dan. Napełni ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich, hafciarskich, w fiolecie, w czerwonej purpurze, karmazynie i tak dalej. Co zrobił? Powołał ich imiennie i wyposażył. Ktoś powie, tam nie ma tekstów o niesamowitych wyposażeniach duchowych. No nie ma. Dlaczego tu nie ma takiego tekstu? Dlatego, że to ma nam pokazać proroczo pewną bardzo ważną rzecz. To jaki jesteś. Rozumiesz? To jest taki fragment Chrystusa, który ma być użyty przez ciebie tutaj na ziemi. Rozumiesz? Taki fragment Chrystusa. Nie musisz się w sobie doszukiwać się czegoś, co ma ktoś. Nie musisz się doszukiwać rzeczy enigmatycznych. Ty dzisiaj w ogóle wstań przed Boga i powiedz, w twoje miejsce poselstwo sprawuję. Tak! Tak poselstwo sprawuję. I będę z tym szedł i będę to wtłaczał w ludzi. I przez to będę ich zbawiał. Zostałeś szczególnie i bardzo dokładnie skonstruowany przez Boga. Szczególnie i bardzo dokładnie. Musisz przestać myśleć o sobie na zasadzie, co mi brak. Co mi brak? Żeby być posłem Chrystusa. Nic ci nie brak, bo ty jesteś posłem Chrystusa. Ty nie masz być, tak samo jak nie masz być światłością. Ludzie mówią, będę światłością. Ja mówię, nie ma takiego pojęcia. Jesteś światłością. A ja się nie czuję na światłość. Ja mówię, spytaj się lampy, czy ona się czuje. Spytaj się lampy. Co lampa czuje? Nic nie czuje lampa. Wiesz, co robi lampa? Jest sobą i reaguje na prąd. Ona jest sobą i reaguje na prąd. Lampa nie ma koncepcji bycia czymś innym. Rozumiesz? Jesteś światłością, jesteś posłem. Z tym się trzeba oswoić, z tym trzeba żyć. Trzeba powiedzieć, Boże, ja mam wszystko, co jest mi potrzebne do tego, aby poselstwo w miejsce Chrystusa sprawować. Każdego dnia, dzisiaj, teraz. To jest w ogóle bardzo indywidualne. I Kościół składa się właśnie z takich ludzi. Kościół to nie jest twór, który jest jednolity. I także jednorodny jakby, taki sam. Kościół to Chrystus. Tak jakby Chrystusa podzielił na atomy, na komórki. Rozumiesz? Ale każda z nich to Chrystus. Każdy gen Chrystusa to Chrystus. Trzeba w ogóle stanowić, bo ja taki jestem. Ludzie nieraz do mnie przychodzą i mówią, byś się zmienił. Ja mówię, nie chcę się zmieniać. Ja się nie chcę zmieniać. Co ty chcesz do mnie zmienić? Chcesz, żebym był jaki? Jak ty? Ja nie chcę być jak ty, a ty nie bądź jak ja. Ale ustań przy mnie. Jak przy mnie diabłu, to zrobi dwa fikołki, a nie jeden. Rozumiesz? Ustań przy mnie. Zobaczysz, co zrobimy we dwóch. Ty taki, jaki jesteś, ja taki, jaki jestem. Ale obydwaj mamy świadomość, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Jesteśmy zdeterminowani na tym punkcie. Zdeterminowani. Ostatnio oglądaliśmy zagadką program o Ani Mrumlu. Dopiero się dowiedzieliśmy, że w tym kabarecie, tam oni mają takie same nazwisko, jeden wójcik, drugi wójcik. Okazuje się, że to nie są bracia w ogóle. Wiem, że to bracia są, to nie są bracia. Jest fajnie pokazane, jak oni się znajdowali. Jeden jest w ogóle diametralnie różny niż drugi. W ogóle. Obydwaj mega inteligentni, natomiast oni zrozumieli, tak, że oni posiadają w sobie pewnego rodzaju fragment potencjału, który kiedy we dwóch połączą, to będzie petarda. I zrobili taką petardę. Zrobili petardę. Rozumiesz? Jeden jest niesamowitym tekściarzem, człowiekiem, który potrafi układać niesamowite rzeczy, ale drugi wystarczy, że wchodzi na scenę, zrobi te dziwne ruchy i koniec.
To za nim rób ruch. Rozumiesz? Ludzie, którzy zrozumieli, tak, że każdy z nich posiada indywidualne cechy, jednak we dwóch są w stanie dokonać więcej niż pojedynczo. Tak musisz na to patrzeć. Nie przyglądać się, że inni inaczej. Ja nie mam takiej osobowości jak tamten, ja nie jestem taki jak tamten. Nie bądź taki jak tamten, nie daj Boże. Nie posiadasz jakiejś rzeczy w sposób przypadkowy. Bóg cię stworzył, zaplanował, ułożył, dokładnie, imiennie, powołał. I kupił. Twój potencjał nie jest też po to, aby działać w systemie samozaspokojenia. Ty nie masz się samozaspokajać swoim potencjałem. Ty masz swój potencjał skierować na szerzenie Królestwa Bożego. Każdy potencjał. Czy to jest takie bardziej duchowe, chociaż ja jestem już dzisiaj bardzo daleki od takich sformułowań, to jest duchowe, a to nie jest duchowe. Rozumiecie? Bo ja nie wiem w ogóle już dzisiaj, o co chodzi. Nie wiem, czy w ogóle prorokowanie jest bardziej duchowe niż zarabianie pieniędzy. Nie sądzę. Uważam, że wszystko posiada, tak, miarę Chrystusową. Wiecie, co jest ważne? Intencja. I zrozumienie, że ja z tym, co mam, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Masz służyć tym, co masz. Jesteś unikatem. Ja w ogóle zrozumiem, że unikatem. Unikatem. Ja jestem unikatem. Mam unikalną wymowę, unikalny sposób bycia, unikalny dowcip. Unikalny. To, że zacząłem manifestować moją unikalność, zaczęło powodować manifestację Ducha Świętego przeze mnie. Przez to Duch Święty się przeze mnie manifestuje. Przez to, że ja zacząłem rozumieć moją unikalność. Wiecie, dlaczego ludzie mają blokady w działaniu Ducha Świętego? Bo oni nie chcą się pogodzić sami ze sobą, nie chcą zaakceptować tego w ogóle, jakim ich Bóg stworzył i rozwinąć tego, co mają, tylko szukają, rozumiesz, kwadratowych jaj w sobie. Oni w ogóle myślą, że jacyś muszą być. I powstają klony, kopie. Rozumiesz? Klony. Klony. W Korei się klonuje zwierzęta, jest pozwolenie na klonowanie zwierząt. Można klonować zwierzęta. Komuś umiera pies, on niesie ogon, proszę ciebie, do tego tam odklonowania, płaci mu parę tysięcy dolarów i on z tego ogona robi mu drugiego psa. Tylko wiesz, o co chodzi? To nie jest jego pies. To nie jest jego pies. Wypowiadał się taki Koreańczyk, taki milioner ostatnio, mówi, sklonowałem sobie nawet, co zrobiłem, dwa na zapas. I ma teraz dwa takie, co jeden mu umarł. Rozumiesz, o co chodzi? Zapłacił parę koła papieru za każdego, tylko on mówi, jakoś nie mam tego samego, co do tamtego psa. A ja mówię, kurczę, klon! To w ogóle rozumiesz, o co chodzi? I już jednemu ucho gnije, drugiemu oko. Wiesz dlaczego? Bo to klon! Klon! Chrześcijanie chcą klonować. Patrzą. I mówią, sklonuję. Nie sklonujesz. Weź spójrz w siebie. Weź spójrz w siebie. Zobacz, kim ty jesteś. Zrób z tym, co masz, porządek. Rozumiesz? A następnie utwórz z tego bombę atomową. Bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Ty, twój wygląd, twój potencjał, twoje poczucie humoru, twoja siła, twoje przeżycia, twoje doświadczenia, twój system emocjonalny. Uzdrów się, a następnie utwórz z siebie bryłę Bożą. To zrób, wiedząc, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Nie będziesz sprawował. Sprawujesz, ulepszaj się, ale nie próbuj się zmieniać. W ogóle dla nikogo się nie zmienię. Dobrze? Bardzo cię proszę. Uświęcanie to nie jest zmienianie się. Rozumiesz? To w świecie panuje taka rzecz, że dwóch czy dwoje ludzi się spotyka i zaraz próbują się urobić
rozumiesz, na swoje podobieństwo. Chcą się podkręcić. Ty bądź taki jak ja, ty bądź taki jak ja, wypracujemy kompromis i będziemy ze sobą żyli. Nie. To nie jest życie. W ogóle powiem ci taką wielką tajemnicę wiary, jeżeli chodzi o relacje. Ta tajemnica brzmi w ten sposób, że jeżeli nie znajdziesz w życiu kogoś, kto zaakceptuje cię takim, jakim jesteś, ja nie mówię nieuświęconego, ale jeżeli nie zaakceptuje cię takim, jakim jesteś, to to nie jest ta osoba, która będzie z tobą w przyjaźni. Nigdy. Rozumiesz? Bo będzie cię chciała zmieniać, a ty będziesz chciał ją zmieniać, bo ciebie to nic nie warto. Uświęcenie to nie jest zmiana na czyjś obraz. Uświęcenie to jest zmiana na obraz Boga. Wiesz, jaki jest obraz Boga? Taki jak nas wszystkich. Bóg ma wszystkie kolory, wszystkie charaktery. Bóg jest cholerykiem, flegmatykiem, sangwinikiem, wszystkim. Rozumiesz, wszystkim jest on. Jeszcze parę rzeczy ma, co o nich nikt nie wie. O, uświęcenie to jest wielka różnica. Odnajdź siebie, zaakceptuj i powiedz, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Zrób to. Powiedz, Panie Boże, kładę przed Tobą moje życie, uzdrawiam każdy aspekt Twojej duszy i chcę, żebyś mi pomógł zebrać to wszystko i zrobić z tego broń. Zrób ze mnie broń. Przekuj mnie, Panie, na broń. Materiał niech zostanie ten sam. Ale zrób ze mnie broń. List do Rzymian 10:15 mówi, bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych. List do Rzymian 8:19. A list do Rzymian 10:15 mówi o jakże piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobrą nowinę. Cała rzeczywistość potrzebuje Chrystusa, a więc cała rzeczywistość potrzebuje Ciebie. Cała rzeczywistość. Ty w ogóle wiesz, że ludzie, którzy są z Tobą w kontakcie, jakimkolwiek kontakcie, to oni Cię potrzebują, oni nie wiedzą, że Cię potrzebują. Oni na przykład myślą, że są Twoim szefem. Przychodzą do pracy i Ty przychodzisz. I on na przykład jest Twoim szefem. I on na przykład sobie myśli w tej swojej głowie, że to on jest tym, którego ty potrzebujesz. Wiesz, jaka jest prawda? To on potrzebuje ciebie. On potrzebuje Chrystusa. Bo on jest niezbawiony, a ty jesteś zbawiony. A więc to on potrzebuje ciebie, a nie ty jego. Ty tak naprawdę, pracując u niego i dając mu, podkreślam słowo, dając mu, płacić ci pieniądze. Wiesz, co robisz? Nic innego, jak łupisz Egipt. To się tak nazywa w Piśmie Świętym. Rozumiesz, o co chodzi? A on potrzebuje ciebie jako Zbawiciela. On tego nie wie. No to teraz przyjdź do Boga i powiedz, Panie Boże, chcę być Zbawicielem dla niego. Stwórz mi, Duchu Święty, takie możliwości, tak, żeby on potrzebował zbawienia od Ciebie. Zacznij się modlić o niego. Nie tylko jako swojego szefa, który daje Ci możliwość zarabiania pieniędzy, ale jako człowieka, który potrzebuje Chrystusa. Powiedz, Boże, Ty powiedziałeś, że moje nogi będą mu się podobać. Jakże miłe będą dla niego. Niech teraz każde moje podejście do jego życia będzie przez niego pożądane. Niech on myśli o mnie, niech ja mu się śnię w nocy. Bo on wzdycha, aż ja mu się objawię jako Syn Boży. On nie wie, że wzdycha. On w ogóle myśli, że jest szczęśliwy. On nie jest szczęśliwy. Nie zna Chrystusa, a Chrystus jest w zasięgu ręki. Gdzie jest Chrystus? W Tobie. A więc przestań myśleć w kategoriach, Panie, niech on spotka Chrystusa. Tylko powiedz, Panie, udrożnij mi drogę.
Duchu Święty, wskaż mi, jak się mam modlić. Duchu Święty, chcę teraz słowo wiedzy na jego temat. Chcę wiedzieć, jak mu się dobrać do jego serca. Umiesz. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Co ci zależy? Rozumiesz, jakie to proste? Cała rzeczywistość potrzebuje ciebie. Stworzenie. Ono dramatycznie potrzebuje ciebie. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, stworzenie cię potrzebuje. Ono potrzebuje doświadczyć Chrystusa. Jedna jego część odrzuci cię. A to jest nieważne. Bo to, że cię odrzuci, nie oznacza, że nie potrzebuje, po prostu jest głupia. List, drugi list do Koryntian 2:15-16 mówi, myśmy wonnością Chrystusową dla jednych, jest to wonność śmierci ku śmierci, dla drugich życia ku życiu. To, że ktoś cię odrzuca, tak nie powoduje, że przestałeś być posłem Chrystusa. Po prostu nie jest głupie, że cię odrzucił. Przyszła śmierć do jego życia. Odrzucenie Chrystusa to śmierć. Rozumiesz? Jesteś jak sąd dla ludzi. Przychodzisz do ludzi jako poseł Chrystusa. Nie chcą twojego poselstwa, wybierają śmierć. Jesteś wonią śmierci ku śmierci. Trudne to poselstwo, ale sprawiedliwe. Bo kto nie chce przyjąć Chrystusa, dlatego nie ma żadnego innego ratunku. Chrystus to jest ostatnia odpowiedź Boga do ziemi. Innej nie będzie odpowiedzi. Nigdy. Ostatni Boży zesł. Jeżeli do tej pory zadawałeś Bogu pytanie z cyklu, co ja mam robić, to już proszę cię przestań. Uznaj, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. To na dzień dobry. Bez Boże, ja na pewno wiem, że jestem powołany do wpływu. Na pewno wiem. Boże, ja na pewno wiem, że robię na tej ziemi to, co Chrystus i taką mam robotę. Nie zawężaj się koniecznie w tym. W ogóle wyluzuj, bo taki jestem, Panie. Takiego mnie stworzyłeś. Halleluja. Jeżeli jest we mnie jeszcze coś do uzdrowienia, to ja chcę, żeby to było uzdrowione. Ale od dziś nie będę zaprzeczał, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Gdziekolwiek ruszę, to ruszę jako Chrystus. Gdziekolwiek ruszę. Gdziekolwiek. W sprawach takich czy innych. Dużych czy małych. Ważnych czy błahych. I to w sposób unikatowy będziesz to robił. Gdy to uznasz, zaczniesz widzieć bardziej szczegółowo. Zrozum mnie. Każda droga zaczyna się od pierwszego kroku. Kiedy ja zrozumiałem, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje, kropka, to od tego momentu zaczęły się rozwijać bardziej precyzyjne kierunki. Ale ludzie szukają najpierw precyzyjnych kierunków. Panie, co mam zrobić? Panie, gdzie mam iść? A kto ty jesteś? Polak mały. No to jak dojdziesz do wniosku, że jesteś pełnowartościowy Chrystus, to dopiero wtedy zaczniesz widzieć, gdzie ten Chrystus ma się udać. No. Bo trzeba najpierw wiedzieć, kim się jest, żeby wiedzieć, dokąd się ma iść. Rozumiesz? Najpierw musisz wiedzieć, kim ty jesteś. Po co tu jesteś? Mieć jasno sprecyzowany cel. Cel. Rozumiesz? A potem się dopiero kierunki pokazują. Lubię wilki. Nie wszyscy lubią wilki. W Biblii akurat ich użyli do tego, żeby zrobić takie... Potem wszyscy zaczęli z tymi wilkami jechać. Lubię wilki. Okazuje się, że wilki rodzą się głuche. Wszystkie.
dopiero w miarę rozwoju pojawia się u nich słuch, a w stanie rozkwitu swojego życia słyszą najdrobniejszy szept. Najdrobniejszy szept. Nie martw się, że czegoś nie słyszysz dokładnie. Ważne, żebyś wiedział, kim jesteś. Rozumiesz? Jak już jesteś całym sobą posłem Chrystusa. Każdy fragment ciebie krzyczy w tobie: jesteś moim posłem! To w tym momencie zaczyna się wyostrzać duchowy słuch. Dowiadujesz się, gdzie masz iść, z kim, jak. Rozumiesz? Ale najpierw musisz zrozumieć, że zostałeś zrodzony w posła. Rozumiesz? Nie zasłużyłeś na poselstwo. Nie to, że się nawróciłeś, zrobiłeś coś dobrego, bo mówię, teraz jesteś posłem, bo jesteś dobry. To jest Bóg łaski. Rozumiecie? Wyzwolony z grzechu, wprowadzony w służbę. Rozumiecie? Tam nie ma punktu pośredniego. Wyzwolony z grzechu, trochę się pobojający w zasługiwaniu i w daniu dobrego przykładu, wyszlifujący swój charakter, a następnie do służby. To herezja. Herezja, światowy system. Bo świat, jak was uczyłem, musi zobaczyć, żeby uwierzyć. A z Bogiem jest inaczej. Bóg to dopiero wierząca postać, co? Uwierzył w każdego z nas. My w siebie nie chcemy wierzyć. W siebie nawzajem wielokrotnie. Rozumiecie? Widzimy swoje mankamenty jeden po drugim. Boimy się jeden drugiego. A on w nas uwierzył i powiedział: jesteście moimi posłami. To szaleństwo. Proszę, żebyś się rozstał z myśleniem o wyodrębnieniu swojego osobistego szczęścia od całokształtu życia na ziemi. Proszę cię. Nie mów: służba tu, szczęście tu. Nie. Nie dziel tego w ten sposób. List do Rzymian 12:1. Wzywam was wtedy, bracia, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Składanie siebie to jest służba. Rozumiesz, o co chodzi? Całe życie, wszystko w jednej kupie. Twoje całe życie to służba Bogu. Całe życie. Całe życie. Całe życie. Jedna bryła. Nie ma ważniejszych i mniej ważnych rzeczy w tym wszystkim. W ogóle zobacz to jako jedną bryłę. Jedną bryłę. Działania w kościele, działania w domu, działania na ulicy, działania w firmie, działania w relacjach, działania w wesołym miasteczku, wszędzie. Rozumiesz, o co chodzi się? Rozumiesz? Bawisz się, to w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Jesz, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Głosisz, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Wszędzie, 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 gdzie jesteś. Jesteś Chrystusem chodzącym po ziemi. Żartujesz? Chrystus żartuje. Gromisz? Chrystus gromi. Sądzisz? Chrystus sądzi. Uprawiasz seks? Chrystus uprawia seks. Rozumiesz? Jednorodna formuła. Jednorodna formuła. Jednorodna. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. Takie coś jest nam potrzebne. Taka rzecz. Wtedy nie ma dziwnych wyodrębnień. Nie ma sakrum i profanum. Nie ma też układania sobie życia pod kątem: o, bo to jest takie, tutaj jestem taki jeszcze nieszczęśliwy, to trzeba się podreperować, dopiero wtedy będę to, będę tamto. Nie. Głoś w czas dobry i w czas zły jest synonim Mateuszu. Powiedział Paweł Starszy. Twoje całe życie to służba. Masz być szczęśliwy, aby lepiej służyć. Po prostu.
Ja wiem, że takie podejście do życia jest niezbyt popularne, ja to naprawdę rozumiem. Ale list do Efezjan 4:8 mówi, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Jesteś obdarowany jeńcem nieba. Ty nie masz swojego życia. A jak miałeś taką myśl, że masz, to się dzisiaj z tym rozdał. Proszę cię. Nasze zadanie to wpływać, ile możemy. Mamy położyć wszystko na jedną szalę. Po to podnosimy ludzi, po to kształtujemy wszystko, po to uczymy relacji, po to pokazujemy, w jaki sposób się realnie kocha, po to uczymy używać emocji, po to układamy to wszystko. Rozumiecie, o co chodzi? Właśnie po to! Nie po to, żeby nam było lepiej. W 2001 roku narodziłem się z Bożego Ducha i zrobiło mi się lepiej. Ja mam dobrze od tamtej pory. Naprawdę dobrze. Teraz, od tamtego czasu moje życie idzie ciągle do góry. Jestem coraz szczęśliwszy, tak? Ale to jest skutek uboczny tego, że zrozumiałem, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuję. Tak musisz żyć. Ci z was, co nie mają dzieci, urodzą wam się dzieci. Jak będziecie chcieli. Dziecko się rodzi, to się kryzys robi. Każde dziecko to kryzys. Ludzie myślą, urodzi mi się dziecko, będzie fajnie. To jest taki sposób myślenia. Się rodzi dziecko, to nie jest fajnie. W ogóle jest... No nie jest fajnie, no jest odwrotnie niż fajnie. No fajnie było przedtem. A teraz nie jest fajnie. Teraz jest więcej kłopotów, więcej problemów, więcej trudności. Rozumiesz? Ale to nie może zmienić na przykład tego, że w miejscu poselstwo sprawujesz. Żenisz się za mąż, wychodzisz, zakładasz biznes, coś robisz. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że w miejscu Chrystusa poselstwo sprawujesz. Urodziła się Sara, braliśmy Sarę pod pachę, chcieliśmy do kościoła, w ogóle do głowy nam nie przyszło, żeby na przykład, no ja nie wiem, żeby nie jechała. Ja w ogóle, a proszę, mamy coś robić, a Sara jest, no Sara, no jest to Sara, no taka, takie stworzenie Boże, Sara przyszła na świat. Mały dorosły taki. Mały człowiek się urodził, zwykły człowiek, tak? A przecież to spowoduje, że przestaje w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. Ludziom się rodzą dzieci, na przykład ludzie mówią, teraz się muszę zająć ojcostwem, macierzyństwem. A więc czym się musisz zająć? Jesteś w ogóle poważny człowiek jesteś? Jak to zająć się? Normalnie jesteś matką, ojcem, normalnie do przodu. No to, o co ci chodzi? No masz Ducha Świętego, wychowuj dzieci, bądź ojcem, matką. Ale co? No nie zgubię przypadkiem. Bo ci dziecko urodziło. No to co? Dawaj do przodu. Ożeniłem się. Muszę poczekać, odpocząć. Wyszłam za mąż. Muszę odetchnąć. Ale po czym? Po czym ty oddychać masz? Co ci się stało? Topiłaś się. Masz pędzla. Chciałaś kłopotu, ma. Już Paweł powiedział. Chciałem wam uszczędzić kłopoty. Wybraliście się dobrze, w porządku. No to, ale idźcie razem teraz. No, się układajcie, docierajcie. Wcześniej byliście osobno, się nie musieliście teraz. Docierajcie się teraz. I do przodu w miejsce Chrystusa poselstwo sprawować. Rozumiesz? Widzicie, to dziwne jest. Ale taka jest prawda. I w tym wszystkim jest nasze realne poczucie bezpieczeństwa. To mnie pionuje zawsze i do końca. I życzę ci, żeby też cię pionowało zawsze i do końca. Cokolwiek w życiu osiągniesz. Rozumiesz? Jesteś posłem Chrystusa. Jakkolwiek by ci było trudno w życiu.
Jesteś posłem Chrystusa. Rozumiesz, o co tu chodzi? Łaska będzie działała dla ciebie na każdym z poziomów. A to niech cię pionuje po prostu. Wstańmy proszę. Słuchajcie, ja modlę się. Ja chcę, żeby to poselstwo było pionem w życiu ludzi. Niech każdy z ludzi ma głęboką świadomość, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś z każdym z nas. Że Ty indywidualnie nas wszystkich ukształtowałeś. Że to, że jesteśmy różni, niczymi nas większymi lub mniejszymi. Duchu Święty, ja modlę się teraz, aby jakiekolwiek rzeczy, które w życiu się zdarzają, jakiejkolwiek formule, Ojcze, nigdy nie mogły dotknąć tego czpienia prawdy w nas, że jesteśmy Twoimi posłami. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że nigdy się nie zachwiejemy, nigdy się nie cofniemy, nic nas nie zwiedzie. Ojcze, my będziemy coraz szczęśliwsi, coraz lepsi, ale zawsze będziemy Twoimi posłami. I to zawsze będzie w centrum. Amen.